Nie ma jednej przyczyny powstawania przewlekłego zapalenia zatok. Różnimy się budową anatomiczną, przechodzimy różne choroby. Wreszcie żyjemy i pracujemy w zróżnicowanym środowisku. Dlatego ważne jest, aby dla każdego pacjenta była dobrana odpowiednia terapia oparta na prawidłowej diagnostyce. Sebastiana skierowano na endoskopowy zabieg chirurgiczny zatok przynosowych i nosa zewnętrznego, który ma wyeliminować stan zapalny. W dzieciństwie miałem uraz nosa, miałem pęknięty nos, skrzywioną przegrodę, niedrożność nosa w oddychaniu, przewlekłe zapalenia zatok, problemy ze spaniem, z bólem głowy. W czasie zabiegu endoskopowego chirurdzy używają nawigacji śródoperacyjnej, dzięki której operacja jest dużo bezpieczniejsza dla pacjenta. U Sebastiana musieli dokonać korekcji zniekształconej przegrody nosowej oraz wyprostować skrzywiony na skutek wypadku nos. Odwieczny dylemat dla człowieka. Co jest ważniejsze? Funkcja czy piękno? Piękno czy funkcja? Jedno musi iść w parze z drugim. Dobrze działający nos i zatoki, ładny nos. To jest to, co każdemu człowiekowi się należy. Inną przyczyną chronicznego stanu zapalnego jest zwężenie ujść zatok, co uniemożliwia ich prawidłowe oczyszczanie. Z takim problemem borykała się Iza. Mam mnóstwo dolegliwości, które się z tym wiąże, między innymi problemy z oddychaniem przez nos. Bardzo dużo odchrząkiwałam i chrząkałam, ponieważ te zatoki spływały mi po ściance gardła, co też było pewnym dyskomfortem. I okazało się, że mam problemy z bieganiem, ponieważ nie mogłam złapać oddechu. Lekarze uznali, że najlepszym sposobem na rozwiązanie kłopotów zdrowotnych Izy będzie tak zwane balonikowanie. Polega ono na wprowadzeniu przez nos do ujścia zatok małego cewnika zakończonego bardzo wytrzymałym balonikiem. Kiedy dotrze do celu, napełnia się go płynem o ciśnieniu od kilku do kilkunastu atmosfer. Po usunięciu cewnika stan zapalny powoli zanika, a ujścia zatok pozostają trwale otwarte. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na kondycję zatok są polipy rosnące w jamie nosa. Ich obecność prowadzi do częstych zapaleń błony śluzowej nosa, a w konsekwencji do zapalenia zatok. Od 2-3 lat zauważyłam, że po prawej stronie w otworze nosowym mam polip, który mi rósł, teraz osiągnął duże rozmiary. Uniemożliwia mi to pracę poprzez częsty katar, też infekcje górnych dróg oddechowych i dlatego zdecydowałam się na zabieg. Dla tej pacjentki najskuteczniejszym rozwiązaniem jest usunięcie polipów za pomocą tak zwanego shavera. To urządzenie, które jednocześnie wycina i wysysa kłopotliwą tkankę. Zabieg jest bardzo krótki i co więcej, praktycznie bezbolesny. Po usunięciu polipów nos zostaje udrożniony, a pacjent od razu odczuwa większy komfort. Łatwiej oddycha i lepiej się czuje.